Oczywiście trzeba pamiętać, że w Olsztynie były inne kina, o których do tej pory nie wspomniałem. Było to kino przy ulicy Schreibera, kino Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Także do kina też się chodziło, zwłaszcza wtedy, kiedy no, gdzieś przepadł, nie zdążyło się zobaczyć jakiś film, prawda, premierowy, to była szansa, żeby zobaczyć to, ten film właśnie w kinie TPPR. W kinie Student. To oni tak w zasadzie nie grali tak filmów konkretnie jak tam. Student to było normalne kino, które codziennie wyświetlało film. Dużo studentów przychodziło. Właśnie tam duża frekwencja była. A jak się udało zdobyć film jeszcze przed Kopernikiem, no to był tłok, bo tam było kino, dużo tańsze bilety. To było też bardzo fajne kino, które jednocześnie było salą wykładową z balkonem i naprawdę ja tam latałam, bo to niedaleko przecież jest. Ja tu mieszkam, a kino było w Kortowie. W 1982 roku było założone kino na hali widowiskowo-sportowej. Tam były sprowadzone projektory niemieckie Perkon 700. To były na taśmę 70 mm szeroko. Rozstawiano olbrzymi ekran, montowano aparaturę nagłośniającą i tam w Urani można było sporadycznie zobaczyć również filmy na tym wielkim, olbrzymim ekranie. Kino nie istnieje, projektory poszły na złom, nikt nie chciał tego kupić. Zresztą 70 u nas w Polsce po prostu stała się niepotrzebna. Było 17 kin w Polsce na 70 mm. Bo ponieważ opracowali system dźwięku już na taśmę 65 cyfrowy, że jakość się poprawiła, także wykorzystywali taśmę 35 mm wszędzie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że moje ulubione kino. No, lubiłam chodzić właśnie do Kopernika, bo było tam w miarę wygodnie i jeszcze jak było ten nowy obiekt, to już naprawdę można było z przyjemnością tam posiedzieć. Było 800 miejsc, było ładne kino, szkoda tego kina, że przestało istnieć. Ta sala była ogromna i szkoda mi z tego powodu, bo tam był chyba największy ekran w regionie, ten jeżeli chodzi o przekątną, to chyba nie było większej tutaj w regionie. No tam były projektory takie z Meopta, czeskie, takie jak w tym czasie sprowadzali, to były dosyć dobre projektory. Także to pierwsze kino w Olsztynie, które miało wprowadzony dźwięk cyfrowy, stereofoniczny. Nie było tam łączności między garderobą, nie było zaplecza sceny i właśnie łączności między sceną a garderobą trzeba było przechodzić przez widownię. Wystarczyła niewielka modernizacja i taki ciąg, prawda, teatr, kino, biblioteka, to tworzyła się jakaś taka kulturalna ostoja. Nie wiem czemu to nikt się wtedy nie ujął, jedyny Konrad Lenkiewicz, pamiętam, kierownik kina Awangarda, bardzo optował za tym, żeby operę w tego nikomu nie sprzedawać. 21 stycznia 1983 roku oddano do użytku kino Kopernik, kino oczywiście, które już nie istnieje, ale to właśnie w rocznicę oswobodzenia Olsztyna oddano do użytku kino Kopernik, no, które prawda, no, przez ponad 25 lat no, stanowiło tutaj, no, było takim wiodącym kinem nie tylko w Olsztynie, ale też i prawda, na całej Warmii i Mazurach. Bardzo mi żal jest tego kina, ponieważ no byłem świadkiem, jak ono powstawało i wiem, że budowane było bardzo solidnie, w tym samym czasie co Biblioteka Narodowa, bo interesowałem się tym, to była jedna z takich sztandarowych inwestycji, no bo sama nazwa Kopernik.
widzowie, zresztą to chyba do tej pory tak jest, wstają jak pojawiają się napisy końcowe i zaczynają wychodzić, prawda? Zawsze mnie to denerwowało, bo chciałem do końca wysiedzieć, ponieważ interesowałem się kinem, przeczytać dokładnie całą listę. Kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. Jak byłem młodym chłopcem, to zacząłem nurkować. No i wtedy zagrano film bardzo ciekawy, Przygoda na Morzu Czerwonym, Hansa Hasa. A my byliśmy dwaj z kolegą, on też był płetwonurkiem, mój kolega Wiesiek. No i poszliśmy do kasy, a tam mówi, ta pani mówi, chłopcy, mówi, musi być sprzedanych co najmniej 10 biletów, a was jest tylko dwóch, a seans już jest za godzinę. Więc myśmy poszli do domu, umyliśmy butelki, zanieśliśmy, wtedy za butelkę się dostawało złotówkę. No i poszliśmy. Kupiliśmy 10 biletów i siedzieliśmy dwaj w pustym kinie i oglądaliśmy film Przygoda na Morzu Czerwonym.